Tymczasem Zuza nie wie, że Litka dała chłopakowi drugą szansę, bo wierzy, że Wiktor zmieni swoje zachowanie. Jezu, Litka, dlaczego Wiktor przed kwiatami do szkoły, skoro z nim zerwałaś? Rany boskie, nie zerwałaś z nim, dlaczego? No bo przyszedł do mnie, prosił mnie o przebaczenie, mówił, że się zmienił, no to co miałam zrobić? Nie wiem, uciekać od niego, naprawdę, uciekać. Ale obiecał mi, że się zmieni. Ale on się nie zmieni. Ale nie wiesz tego. Litka, błagam cię, nie bądź na inną, nie jest agresywnym psychopatą. Trzymaj się od niego z daleka. Nie kochaj, nic nie stracisz. Rany boskie, to nie jest twój problem. Znowu wtrącasz się nie w swoje sprawy? Jestem przyjaciółką Litki i to by nie będę się z niczego tłumaczyć. Widzisz, mówiłem ci, że chcę nas rozdzielić. Bo ty jesteś normalnym psychopatą. Obydwoje spokój. Litka, please. Ja ciebie proszę, żebyś przestała się nie wtrącać w nie swoje sprawy. Obiecam, że się zmieni i po prostu się ode mnie odczep. No właśnie widzę, jak się zmienia, a ty jeszcze raz coś jej zrobisz, że pożałujesz. Zajmij się sobą, dobrze? Nie odzywam się do ciebie, a ty powiesz ogromny błąd. Naprawdę jest tak zazdrosna o ciebie? Nie, no ona po prostu się martwi, ale nie gadajmy o tym. To dla mnie? Tak, proszę, przepraszam cię. No dziękuję, śliczne są. Chciałbym cię siedzieć zabrać. Gdzie? To niespodzianka. Wiesz co, poczekaj przy tamtych drzwiach, a ja pójdę po nasze kurtki, dobrze? Dobra. I zaraz tych wrócę. Okej. Świetnie. Wiktor jest wściekły na Zuzę i chce ją zastraszyć, żeby nie wtrącała się w ich związek. Dobra, może zawołamy Litkę, niech zobaczy, że mi grozisz. Wiesz co, gdyby tutaj była, nawet byś nie zawahała między mną a tobą. Dobra, powtórz od początku, to co nagram wszystko. No, taka o, daj ten telefon. Nie wygrasz. No to po co się tak złościsz, dobra, weź. O, Wiktor, kurde! Wiktor, zostaw ją! Zostaw ją! To i tak. Wszystko w porządku? Jezus, tak jesteś nienormalny. Mutuję przeciwko. Nie, Wiktor, to dobra, koniec. Weź, naprawdę. Koniec! Tak. Wszystko w porządku? Co tak się dzieje? Co to za krzyki? Litka, zrobił ci coś? Zrobił ci tym razem krzywdę? Nie, ale Zuzkę szarpał. Co znaczy tym razem? Znaczy był już pierwszy... Nie przesadzaj. Wiktor? A tobie zrobił coś? Dusił mnie, ale jest wszystko okej, już jest w porządku, naprawdę. Dobrze, ale mimo wszystko chciałabym, żebyście poszły do higienistki. Idźcie razem, tak? Ja zaraz tam do was przyjdę. A ty idź do psychologa, przydałoby ci się. A ty idziesz ze mną do gabinetu. Musimy poważnie porozmawiać i dzwonimy po twoich rodziców. Po moich rodziców? Po co? Po to, żebyśmy się zastanowili, co mamy z tobą zrobić. Tak się zakręciłam na punkcie Wiktora, że pozwoliłam osobom pomiatać. Gdyby nie Zuzka, pewnie skończyłoby się to tragicznie. Jestem jej mega wdzięczna, że mimo wszystko cały czas mogłam na nią liczyć. Dobrze, Litka wreszcie przyjrzała na oczy. No, tylko szkoda, że ten psychol musiał mnie dusić, żeby w końcu nim zerwała. Ale ten Wiktor więcej do niej nie zbliży. Jestem pewna, że Dyrka tego dopilnuje.